10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. To jest wielki finał. Mam? Na już 7. edycji Mam Talent, która odbędzie się teraz w Bielsku Białej. No i wielkie brawa dla was za przybycie, a także już szczelne brawa dla tych, które występowali, tak jak mamy dziś 13 wspaniałych występów. I jeśli ci występ spodoba, mogą kliknąć ten oto złoty guzik, to automatycznie oznacza, że jesteście w finale. I tych guzików jest 5, a jurorów mamy 4, ponieważ ja też mogę dać złoty przycisk, więc mi też musi się przypodobać. No i do finału wejdzie 8 osób, 5 przycisków, chociaż może nie być 5 przycisków, więc wtedy nie 5 przycisków. Jedna osoba, która zostanie wybrana przez was, przez widownię, na sam koniec odbędzie się głosowanie, oraz 2 osoby, które zostaną wybrane po prostu na sam koniec przez jury. Ciebie to praca nie da. Oni mi piszą, że ja tu mam sala. Żyłam tsunami, tej tu tyle sal. Nie mogłam więcej już dać siebie, więc wiem najlepiej, na co mnie stać. Ja wiecem na niebie, świecę, jestem jak drogowskaz. Kiedyś przegrana za mali, gram trasy i nic mnie nie martwi. Mam życie jak Barbie, w łosiach z bajki. Za plecami ludzi do walki, myśli szaleją jak po samej owadze. Gdzie jestem już, chodzę od rana. Mam nadzieję, że usłyszymy cię kiedyś na polskiej scenie. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio na Netflixie widziałem taki film, bodajże Hiszpański Kurier, i zachęciła mnie, żebym obejrzał ten film po prostu. Nie mogę się doczekać. A i gratuluję przede wszystkim za uwagę, bo jak tego miał zapisać w Hiszpańsku, to z moim językiem bym musiał trochę już czytać, nawet po wojewódzkiego. Super. Bo fajnie to urozmaicało twój układ taneczny. Super wybrana piosenka. Na pewno wszystkim się podobało to, że, było to żywy, że był to żywy występ. I właśnie taką, jak to, nie wiem, to opisać, taką fajną energię, kiedy występujesz. Mama, to jest spokojnie. O, to jest spokojnie.
podczas dzisiejszego Mam Talent, a wszystko grało. Mam nadzieję, że fajnie bawiliście, było tak czy nie? Bardzo miło Was poznać, to jest Wasz pierwszy obóz, to jest bardzo pierwszy udział w Mam Talent, także miło nam, że są takie dziewczyny, które tylko przyjechały ćwiczę, też się dobrze bawić, więc mam nadzieję, że jest jeszcze takich występów sporo przed Wami. I myślę, że oczywiście dumne się, prawda, że udało się dotrzymać. Nie wiem, że nie znam, jak owoce zdrowotne się idzie, ale tak, z tego momentem, także brawo, że wystąpiłaś się do wszystkiego. Także brawa dla Was, mam nadzieję, że doceniłem się Was i Wasze zaangażowanie. Gratulacje. Przed grupą, gdzie 4 dni temu Misia patrzyła w blat stołu, się bała, na tarte i zwycze. No i co mam powiedzieć? No, pewne gratulacje. Ona duma, że wystąpiła przed nami. Nigdy nie szybko wystąpiła, że mam talent po francusku. A może jeszcze jakiś język się pojawi, się zobaczymy, bo mamy taki dzień międzynarodowy. Natomiast no, i ogromnie wiedzę ze znerów i emocji, to znaczy tylko jedno. Gratulacje, wielkie brawa. Dobrze, więc...
efekty akrobatyczne były na dosyć wysokim poziomie. Gratuluję wam dziewczynom. Ja wiem, co chcę się wypowiedzieć. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogę coś innego dodać niż... Thank you.
myślę, że rodzice będą dumni z ciebie, jak zobaczą, że wśród występów, które pojawiły się dzisiaj na scenie, jest ich córka, która jest bieżąc na obozie, jest jedną z najmłodszych osób i nie bała się, że widziała pokazać talentu, mimo tego, że obóz pierwszy oczywiście zawsze obawy, także mają i bądź się dumna, bo będziesz bardzo dumny z tego, że uważałeś wyjść do nas i pokazać, że też fajnie się rusza, czyli prosisz, także gratulacje, brawo. Już to nie ja i nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Wiesz, lubię wieczory, lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak. Zaraz pokażemy, jaki stworzymy kodek. Tak, jeszcze Ola się przyjdzie i pokaże parę swoich prac. Myślę, że piękny napis. Mamy teraz nowy. Nie umiem kamerować. Ja musiałam jeszcze... Normalnie to wygląda jak mój piesek i nie wiem, czy ktoś tutaj byłby w stanie narysować tak pięknie na żywo, więc dla tego, że został. Pomóż Maria, pomóż! Nie. Wyszedłbyś w to ósemce. A więc ósme miejsce zajęła Aleksandra Łosiszyńska. Dziękuję bardzo. Gratulacje prezesa Artura Rojka. Gratulacje. Dobrze, przechodzimy dalej do miejsca siódmego. I miejsce siódme zajmuje Julia Borkowska. Prezesa, gratulacje. Brawa, proszę. Dobrze, zbliżamy się już do podium, ale jeszcze na początku szóste miejsce. A więc szóste miejsce zajmuje Michalina Deja. Brawo. Prezesa. Dobrze, a teraz więc czas na top 5. I piąte miejsce zajmują Nicola i Karolina. Gratulacje. Nicola. Bardzo wierzę, że się z ręki, ale są miejsce czwarte. I miejsce czwarte zajęli Lena, Bibi i Aprysia. Gratulacje. Życzę dla was. Już proszę. Nasze podium otwiera. Na trzecim miejscu. Proszę o werble. Zosia, Lena, Blanka i Julka. 118. Gratulacje. Waszą nagrodą będzie ten oto plakat z podpisami wszystkich z obozu. Jak się podzielicie na cztery? Wierzymy w to. Brawo dla dziewczyn. Powiedzcie, kto wy lepszy jeszcze ma talent? Cola! Właśnie! Cola! Właśnie! Cola! Ale to wasz. Otóż, mamy wam do ogłoszenia ważną informację, że siódmą edycję nie ustawajcie bezda, utrzymajcie. Oto do tego mam talent. Zwycięża. Stola zwycięża siódmą edycję mam talent, a drugie miejsce zajmuje Maja oraz Nicola. Brawo! To są nasi zwycięzcy dzisiejszego programu, czyli gratulacje. A podium zamyka pokój 118, Blanka, Lena, Zosia oraz Julka. Brawo dla nich. Ale zanim finałowy występ, za chwilę będzie pokazywała swój występ jeszcze raz, to ogromne brawa dla każdego z was, kto tutaj się pojawił na scenie. I to są też wskażę, tak? Maja, przepraszam dla Maji. Nadia. Tam z tyłu się chowa. Na scenie pojawiła się również Rozalka. Brawo, Rozalka. Nie możemy zapomnieć
zapomnieć również o występie Anieli, prawda, Anieli? I na koniec ogromne brawa dla Julki. Gratulujemy Wam na wyższej cenie stolicia. Na potem w tej ósemce to uwierzcie nam, że fajnie robi się występami i fajnie, że była taka różnorodność tych występów. Także kto nie wystąpił w tym roku, może się zachęcić, że jednak można wyjść i całkiem się nieźle bawić. Także proszę Was najpierw jeszcze tak, na widownię, bo przed nami finałowy występ naszej zwycięzczyni także. Powiedziałem Mirkowi, że zaraz jako Spider-Man występuje.